Poranek Radia Poznań zupełnie w nowej odsłonie. Od godziny 6, właściwie już przed 6, zaczęło się tutaj dziać. Kto zrywa ten kalendarz? Mamy prasę. Możemy się podzielić. No to wiesz co, to możemy o tym zaczynać mówić przy tym, co dzisiaj się wydarzy. Jak było dotychczas? Tylko teraz może być inaczej. Musimy się też jakoś tak podzielić, wiesz, przy tej... przy rozprowadzaniu. Jak skutecznie pisać treści AI? Jakich błędów mi popełniać? Po raz pierwszy możemy wspólnie powiedzieć... Dzień dobry. Wielkopolsko. Dzień dobry państwu. Pozdrawiamy Benedykta, Ludomira oraz Marzannę. Dziś mają swoje imieniny. Audycję realizuje Łukasz Kurzewski, a przed mikrofonem... Ania Skoczek. I Franciszek Waleryk. To nowi prowadzący. Gorąco państwu polecamy. Oj, rozdzwoniły nam się telefony do studia. Moglibyśmy zorganizować taki konkurs, kto to był i czyj to był głos, ale nasi słuchacze okazali się bezbłędni w tym temacie i w studiu. Zdradzimy jednak. Zdradzimy, oczywiście. W studiu jest z nami Andrzej Ogórkiewicz. Andrzej, który przez lata prowadził poranki w Radiu Merkury wówczas. Pamiętam pierwsze takie wyjście z domu jeszcze przedtem, zanim tutaj przyjechałem, kiedy już wiedziałem, że zostałem przydzielony i połączony z tym pasmem. I tak sobie spojrzałem w ciemną noc, chłodną, poranną. I pomyślałem sobie, że przede mną jest morze poranków. Bardzo ważną częścią naszego poranka jest poranne rozpoznanie. To codzienna rozmowa z ciekawą osobą, a przygotowuje się do niej dzisiaj Krzysztof Polasik, bo to, co państwo słyszycie na antenie, jest poprzedzone godzinami pracy. Dzień dobry, jest kwadrans po godzinie 8:00, mamy deszczowy pierwszy dzień wiosny, choć na razie jeszcze nie pada. Jutro Światowy Dzień Wody, a w naszym studiu hydrolog, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Ireneusz Laks. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry Wielkopolsko.